pozwoliliśmy sobie poprosić Państwa, by przekazać długo oczekiwaną, niesłychanie ważną i dobrą wiadomość. Mianowicie w dniu wczorajszym minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję, mocą której Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej otrzymuje uprawnienie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku weterynaria. Te studia potrwają 11 semestrów, a absolwenci otrzymają tytuł lekarza weterynarii. Wszystkie formalne sprawy, począwszy od rekrutacji, poprzez prowadzenie spraw studenckich, będzie się odbywało tutaj, na naszym uniwersytecie. Natomiast zajęcia dydaktyczne będą prowadzone na wszystkich trzech uczelniach, które biorą udział w tym przedsięwzięciu. W dniu dzisiejszym, bezpośrednio po zakończeniu tej konferencji prasowej, rozpoczynamy nabór, rekrutację chętnych na studiowanie tego kierunku. Ta rekrutacja potrwa do 20 września, do godziny 23:59. Pewni, że mimo tego i późnego terminu, i krótkiego terminu rekrutacji, bo właściwie tylko 2 tygodnie będzie na zgłoszenie się, chętnych nie zabraknie. Mamy 60 miejsc. W Polsce działa 6 kierunków weterynaryjnych i na wszystkie jest zdecydowanie więcej kandydatów niż miejsc. Determinacja władz trzech uczelni to byłoby za mało. Chciałbym zatem bardzo serdecznie podziękować obecnej tutaj dzisiaj z nami wielkiej orędowniczce tego przedsięwzięcia, pani poseł Iwonie Michałek, która naprawdę włożyła dużo serca i wysiłku w to, by ta weterynaria w naszym regionie powstała. Pięknie, pięknie dziękuję pani poseł za wszystko. Panka, to jest sukces nasz regionalny i weterynaria też będzie sukcesem. Ja bardzo wspierałam, bardzo zabiegałam o to i się bardzo cieszę, że decyzja wczoraj została podjęta.